Hej kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym dniu. Powiem Wam, że wczoraj dzień był przepiękny i cudownie go spędziliśmy właśnie na grzybobraniu. Pięknie świeciło słońce od rana. No fakt, później było bardzo dużo pracy z tymi grzybami, bardzo dużo czasu zeszło na to. I właśnie, gdy robiłam te grzybki, wtedy już z Wami się rozstałam. Wtedy jeszcze mój mąż mi, słuchajcie, pomógł je robić, bo już naprawdę nie miałam już, wiecie, siły cały dzień tak naprawdę na nogach. I tak, gdzie ja jestem teraz, słuchajcie? Ja jestem w drodze na cmentarz. I tutaj jest tak piękna okolica, to jest ta droga, którą ja zawsze jeżdżę do domu na wieś. Kupiłam przepiękną wiązankę, bo wiadomo, że zbliża się 1 listopada i trzeba pamiętać o naszych bliskich, których już z nami niestety nie ma. Listki, słuchajcie, spadają. Przepiękna jesień. Muszę Wam pokazać, jak tutaj jest ślicznie. No naprawdę, muszę Wam to nagrać. Zobaczcie, jak tutaj jest pięknie. Patrzcie. Cudna droga. Przepiękna jesień. No kochani, a dzisiaj też tak naprawdę bardzo intensywny dzień, bo ja już, słuchajcie, od rana byłam w pracy, ale tylko na chwileczkę musiałam pojechać do pracy. Później miałam też do pozałatwiania różne sprawy. Teraz właśnie jadę na cmentarz. A słuchajcie, jak wrócę, to jedziemy z dziećmi na grzybobranie, bo słuchajcie, tych grzybków było wczoraj tak mnóstwo, był taki wysyp, że postanowiłam, że to będzie fajna opcja na spędzenie popołudnia z dziećmi, dopóki jeszcze, słuchajcie, będzie widno, bo już teraz tak szybko robi się ciemno. Więc tych grzybków jest mnóstwo i wiecie, to dla dzieci jest fajne, kiedy one, wiecie, co kawałek znajdują tego grzybka i się nie zniechęcają, wiecie, bo jak chodzicie z dziećmi i nie wiem, macie, wiecie, jest bardzo mało grzybów, to wtedy one marudzą i tak dalej. A jak będą miały właśnie takie zajęcie, że co chwilę będą tego grzybka znajdować i wycinać, no to myślę, że będzie to dla nich mega, mega frajda. Dobra, kochani, ja jadę, widzimy się później. Ok, kochani, ja wróciłam i na rozgrzewkę zjem sobie cieplutką fasolkę po bretońsku. Ok, kochani, na tle słoiczków z grzybami. Właśnie odebrałam jeszcze przesyłkę z poczty, domowe grzybobranie i zamówiliśmy grzyby, boczniaki. Zobaczymy, czy nam wyrosną. Już kiedyś mieliśmy pieczarki i poradziły sobie świetnie. No, zobaczymy teraz z boczniakami, jak to nam pójdzie. Pani, witamy Was bardzo serdecznie ze środka lasu. Jesteśmy w Borach Tucholskich. Jesteśmy dzisiaj na grzybobraniu z dziećmi, które pięknie zbierają i mają już parę fajnych okazów. Takich. No, takich maluszków. O, Nina tutaj ładnie pokaże. Śliczne grzybki. Tak. Takie same piękne maluszki. No, trzymaj Nini się koszyczek. Michać, pokaż swoje zbiory.
Michaś też coś tutaj już uzbierał, ale jesteśmy w lesie dość krótko, więc dopiero zaczynamy. Więc zobaczymy, jak to grzybobranie się zakończy. Na razie to jest początek, więc idziemy, szukamy. Lasy są przepiękne, więc jest troszeczkę chłodno, powiem Wam. Masz? Mogłoby być cieplej, ale damy radę. Okolica przepiękna, wiatr się uspokoił. Nie tam. To jest, no to weź, ja tego akurat nie zauważyłam. Mam jedną nóżkę, a grzybów już mam 12. Ja mam 10. Ja też widzę pięknego grzyba. O, ale ukryty. Nie widziałam go. Śliczny. Ja muszę wybrać jakiegoś najładniejszego, żeby grzyba i pokazać. No, a który jest najładniejszy? Piękne, no. Tu musimy przeszukać, bo tu jest bardzo ładny teren, jest dużo mchu. Las sosnowy. To jest idealne miejsce, podgrzybkowe, idealne wręcz. Więc na pewno jeszcze tutaj niejednego podgrzybka znajdziemy. Masz? Super! Jest już dosyć późno, już miałam widzieć się z Wami rano, ale słuchajcie, muszę Wam jeszcze pokazać, czym będę się zajmować przez kolejne, myślę, 2 godziny. Tutaj mam grzybki, które dzisiaj nazbieraliśmy. To jest mój koszyk, tam jest koszyk mojego męża. O, tu jest mój nożyk. I naprawdę udało nam się znowu nazbierać tak cudowne grzyby. Dzisiaj mamy 4 listopada. Grzybków jest jeszcze co niemiara. Piękne okazy. Aż chce się chodzić po lesie. Dla mnie to jest niesamowity relaks. Ja powiem Wam, że dzisiaj zeszłam rano z doby i po 24 godzinach w pracy jeszcze byliśmy 3 godziny na grzybobraniu. No później już miałam zjazd totalny, ale jeszcze na grzybobraniu wytrzymałam. Więc takie grzybobranie na dzisiaj. Więc zaraz grzybki obczyszczę, chociaż one nie są jakoś, wiecie, brudne. Obgotuję je i zrobię w słoiczki, a słoiczki mam już przygotowane. Mam wyparzone to, co udało mi się jeszcze nazbierać. To już naprawdę jest reszta naszych słoików, bo już naprawdę mamy bardzo dużo zrobionych w ocet. Tutaj mam takie większe i tutaj mam malutkie, wszystko wyparzone czeka. Więc ja się zabieram za te 2 koszyki. No zobaczcie ten jaki malowany. Zabieram się za te 2 koszyki i widzimy się. No może później jeszcze coś Wam nagram. Ale piękne, zdrowiutki, ojeny, super. Myślę, że kilka takich ładnych zostawię po prostu na kolację i usmażę na masełku. To jest dobry pomysł. I większość będę po prostu wkładać do słoiczków w całości, bo żal jest je kroić na pół. No zobaczcie, no takie cuda. Lub takie maluszki. Dobra, więc ja się zabieram za czyszczenie. Trochę mi tutaj to zejdzie. Mamy teraz godzinę, słuchajcie, 20:45. Odezwę się do Was, jak będę miała wszystkie grzybki wyczyszczone. Tak to się prezentuje. Tutaj mam podręczny mój odkurzacz, bez którego, słuchajcie, nie wyobrażam sobie teraz życia. Powiecie, tu jednak się z tych koszyków nasypie trochę różnych takich igieł, czy takich paprochów z lasu. To tam czeka jeszcze mój koszyk, więc działam, bo czas ucieka.
czasu ciągle mało.